czym myślał prowadzony na śmierć na oczach całej wioski partyzant. Wciągnięciem flagi na maszt i odegraniem hymnu państwowego rozpoczęliśmy wojewódzkie uroczystości patriotyczno-religijne przy pomniku pomordowanych partyzantów w Żabnicy. Panie wójcie, chlubną kartę w historii zapisali patrioci, partyzanci z Żabnicy i z tej okazji, by uczcić ich pamięć, dziś się spotykamy. Tak, dzisiaj 75. rocznica pomordowania partyzantów polskich w Żabnicy, ale i również 79. rocznica napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę, czyli nawet na obronę Węgierskiej Górki, jak również 72. rocznica mordu żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. I dzisiaj wojewódzkie uroczystości właśnie odbywamy tutaj w Żabnicy. Jak widać, przepiękny pomnik na tę okoliczność odnowiony. Także przed tym pomnikiem będziemy się dzisiaj modlić, będziemy dziękować naszym obrońcom, naszym patriotom, naszym partyzantom. Naoczny świadek wydarzeń ksiądz Jan Krawiec jest z nami. Proszę księdza, jak ksiądz wspomina dzień 3 września 1943 roku? No, jak dzień był piękny, słoneczny, ale dla nas, mieszkańców Żabnicy, tragiczny, bo od rana Niemcy podali do wiadomości, że o godzinie 15 będą powieszeni polscy partyzanci, którzy różnymi środkami wspomagali partyzantów, nazywano ich wtedy zieloną kadrą, prawda? No i później oczywiście obserwowałem, jak z bratem swoim, który nie żyje, już 2 lata temu zmarł, obserwowaliśmy od rana, jak budowali szubienice, później jak przyjeżdżały ta kolumna z więźniami, prawda, no i całą egzekucję. Panie wójcie, kilka słów jeszcze na temat rewitalizacji tego pięknego pomnika, na które gmina Węgierska Górka uzyskała dofinansowanie. Tak, z PROW-u uzyskaliśmy dofinansowanie na między innymi dofinansowanie w wysokości 50% na rewitalizację tego pomnika, na gruntowny remont tego placyku. I z tego miejsca chciałem bardzo serdecznie podziękować panu Maciejowi Wiewiórze, Jackowi Wiewiórze, panu Wojciechowi Gawłowi, że po prostu no, włożyli serce w to, żeby ten pomnik tak pięknie wyglądał. Jakie nastroje wtedy panowały w Żabnicy? To w Żabnicy no, było przerażenie, prawda? A z drugiej strony Niemcy chcieli załamać psychicznie Polaków. I dlatego też w 4. rocznicę poddania się tutaj w Westerplatte Południa, w Węgierskiej Górce Obrońców, prawda, urządzili o godzinie nie 17, ale 15 te egzekucje, żeby załamać Polaków. Polacy się nie załamali jednak, ale dopiero się ruch, można powiedzieć, partyzancki rozpoczął. Ewa Jeremicz, Beskid Live.